W tej lekcji pokażę, że w równoległoboku kąty, które znajdują się naprzeciwko siebie mają takie same miary, czyli kąt CAB, czyli ten kąt, który jest tutaj, ma taką samą miarę jak kąt BDC, czyli kąt, który jest tutaj. To jest pierwsza para kątów, które są naprzeciw siebie. Oraz kąt ABD, ABD, czyli kąt, który jest tutaj, będzie taki sam jak kąt D. CA, czyli ten kąt, który jest tutaj, to jest druga para e, kątów, które znajdują się naprzeciw siebie. I popatrzmy, co możemy zaobserwować. E, te dwa boki są równoległe oraz te dwa boki są równoległe. Jeśli ten bok przedłużymy sobie w taki sposób oraz ten bok przedłużymy sobie w taki sposób, to e, popatrzmy, jeszcze to sobie, o, przedłużymy ten bok BD, o i ten bok AC. I teraz popatrzmy, jak możemy sobie o tym pomyśleć. Mamy tutaj dwie proste równoległe, które są przecięte przez dwie inne proste. Tak samo te dwie proste są równoległe, które są przecięte przez tutaj dwie inne proste. A dzięki temu będziemy mogli zaobserwować, że mamy tutaj e, pewne specjalne kąty. I teraz popatrzmy. Ten kąt, który znajduje się tutaj oraz ten kąt, który znajduje się tutaj, to są kąty na przemian ległe wewnętrzne, tak? ponieważ dwie proste równoległe. Przecięliśmy tutaj trzecią prostą, czyli możemy sobie tutaj zapisać pierwszy wniosek, że kąt CDB jest kątem przystającym do kąta. No właśnie, musimy jakoś ten kąt sobie tutaj nazwać, więc może tutaj wstawimy sobie punkt E i nazwiemy sobie ten kąt EBD, czyli to jest pierwszy wniosek, kąt CDB jest taki sam, czyli jest przystający do kąta EBD. Dlaczego? Bo to są kąty na przemian ległe wewnętrzne. Na przemian ległe wewnętrzne. Wewnętrzne. I teraz popatrzmy. Jeśli te dwie proste potraktujemy jako dwie proste równoległe, które są przecięte tutaj trzecią prostą, to wiemy, że ten kąt, który znajduje się tutaj oraz ten kąt, który znajduje się tutaj, to są kąty odpowiadające, czyli te dwa kąty mają również takie same miary, czyli kąt tutaj, jak sobie nazwiemy ten kąt tutaj, CAB, czyli ten kąt, który znajduje się tutaj, ma taką samą miarę jak kąt EB. D, tak? Ponieważ to są kąty odpowiadające. I widzimy, że ten kąt wtedy ma taką samą miarę jak ten kąt, czyli pokazaliśmy, że ta pierwsza para kątów, które znajdują się naprzeciw siebie, to są kąty przystające, czyli mają taką samą miarę. Więc najpierw zapiszemy, że kąt EBD, czyli ten kąt, który jest tutaj, jest kątem przystającym do kąta C A B. Ponieważ to są kąty, to są kąty odpowiadające. Odpowiadające. Skoro ten kąt jest taki sam jak ten kąt, a ten kąt jest taki sam jak ten kąt, to te dwa kąty są takie same i pokazaliśmy tutaj pierwszą rzecz, którą chcieliśmy udowodnić. Zerknijmy. Teraz na kąt, który znajduje się tutaj. Będziemy chcieli pokazać, że ten kąt oraz ten kąt są takie same, czyli że są przystające. I znowu, ta prosta oraz ta prosta to są proste równoległe, które są przecięte trzecią prostą, czyli ten kąt, który będzie tutaj oraz ten kąt to są kąty na ległe, wewnętrzne, czyli te dwa kąty mają taką samą miarę, czyli ten kąt również będziemy musieli sobie jakoś nazwać, więc tutaj postawimy punkt F. I możemy zaobserwować, że kąt ACD, czyli ten kąt tutaj, ACD, jest kątem przystającym do kąta FAC, FAC, do kąta FAC, ponieważ to są kąty na przemian ległe wewnętrzne. Zapiszemy sobie naprzemian, przemian, na przemian ległe wewnętrzne. We w Wnętrzne. I jeśli ta prosta oraz ta prosta to są proste równoległe, są one przeciętą trzecią prostą. Wiemy, że w takim wypadku ten kąt oraz ten kąt to są kąty odpowiadające, czyli te dwa kąty mają takie same miary. Skoro ten kąt jest taki sam jak ten kąt, a ten kąt jest taki sam jak ten kąt, to widzimy, że te dwa kąty mają identyczne miary, czyli jeszcze sobie tutaj zapiszemy, że kąt... FAC jest przystający, to jest nasz y, y, kąt FAC, jest przystający do kąta y, ABD, do kąta ABD, ponieważ to są kąty odpowiadające, kąty od powiadające. I pokazaliśmy, że ten kąt oraz ten kąt, te dwa kąty leżą naprzeciw siebie. Pokazaliśmy, że te dwa kąty mają takie same miary, czyli udowodniliśmy tutaj kolejny warunek i pokazaliśmy, że jeśli mamy do czynienia z, równo, z równoległobokiem, to kąty, które znajdują się naprzeciw siebie, mają takie same miary.